Dzień dobry Państwu. Ewa Pawela, sygnalistka kontroli umysłu. Obrońmy polską własność. Tytuł być może jeszcze 2 lata temu wydawałby się Państwu jakąś przesadzonym, nadmiernym straszeniem polskiej opinii publicznej przed zupełnie niewyobrażalnymi remanentami II wojny światowej. Niemniej dzisiaj sądzę, że większość z Państwa już dostrzega zagrożenia, problemy, które mogą z tych remanentów wyniknąć, także dla Państwa i także w sprawie nieruchomości, które Państwo posiadacie. Ja chciałabym dzisiaj tak pokrótce zreferować ten temat i pokazać Państwu na przykładzie 2 polskich gmin, w jaki sposób można ograniczyć te ewentualne roszczenia ze strony polskiej czy ze strony niemieckiej i jak wielką rolę mogą odegrać w tym ograniczaniu strat właśnie samorządowcy, których będziemy mieli zaszczyt i honor wybierać już za kilka dni. Proszę Państwa, ewentualne roszczenia mogą objąć całkiem spory fragment Polski, dlatego że mowa tutaj o roszczeniach żydowskich oraz o ewentualności, na razie na szczęście tylko na horyzoncie, ewentualności roszczeń poniemieckich. Jak Państwo wiecie, w kwestii roszczeń żydowskich mamy 2 problemy. To jest ta słynna ustawa 447 amerykańskiego kongresu, podpisana już w tej chwili przez Donalda Trumpa, na mocy której Stany Zjednoczone zobowiązują się do wyegzekwowania od Polski bardzo okrągłej sumy. W tej chwili mówi się już o 300 miliardach dolarów. Byłaby to suma, którą Polska musiałaby wypłacić za tak zwane mienie bezspadkowe wybranym podmiotom społeczności żydowskich. Ale chociaż jest to ogromne zagrożenie i to jest zagrożenie, które może się również przełożyć na konieczność odstąpienia społeczności żydowskiej różnych nieruchomości na terenie całej Polski, jeżeli sprzedaż lasów państwowych nie wystarczy, czy inne środki po prostu wywiązania się z tych nie naszych bynajmniej zobowiązań wobec społeczności żydowskiej. Ale proszę Państwa, chciałam ten temat zostawić nieco na boku. To, co będzie mnie interesowało dzisiaj, to normalne procedury, na mocy których przedstawiciele społeczności żydowskiej, która u nas mieszkała do II wojny światowej, starają się normalną drogą sądową o uzyskanie odszkodowań za pozostawione przez ich zmarłych przodków nieruchomości na terenie Polski. To znaczy jest to taka sytuacja, że prawda, była jakaś nieruchomość, była jakaś działka w posiadaniu członka społeczności żydowskiej, są spadkobiercy i ci spadkobiercy w tej chwili 70 lat po wojnie upominają się o tą własność. Z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia na wiosnę tego roku. Janusz Zagórski przeprowadził tutaj 2 wywiady i nawet osobiście pojechał do sądu rejonowego w Bochni, żeby
filmować na bieżąco rozprawę, która się tam w tej sprawie toczyła. Proszę Państwa, chodziło o roszczenia sporej grupy potomków mieszkańców Żegocina. Żegocina to jest taka gmina wiejska nieopodal Bośni i tam, Bochni, przepraszam, i tam zgłosiło się około 20 spadkobierców, którzy zgłosili pretensje do działek praktycznie w centrum gminy. Zaspokojenie tych żądań no, poskutkowałoby bankructwem tej gminy, dlatego że były to działki, na których mieścił się sam urząd gminy, straż pożarna, szkoła i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, bardzo symptomatyczną sprawą było, że ci spadkobiercy, a zwłaszcza kancelaria, krakowska kancelaria, która ich reprezentowała, praktycznie nie dostarczyła szczegółowych danych. To znaczy, wiadomo było, z jakich krajów pochodzą, ale nie został przeprowadzony, że tak powiem, materiał dowodowy, że to faktycznie oni są spadkobiercami właśnie tych działek. Jest to w polskim prawie sprawa bardzo delikatna. Dlaczego? Dlatego, że przedwojenne księgi własności wspominały tylko imię i nazwisko. Czyli jest bardzo, niestety, bardzo duże prawdopodobieństwo, że można podstawiać fałszywych potomków, fałszywych spadkobierców. I niestety niedopełnienie tej procedury ze strony tej kancelarii prawnej i ze strony tych domniemanych jak na razie spadkobierców mogło skutkować podejrzeniami w tym kierunku. Proszę Państwa, identyczną lukę prawną wykorzystywali na przykład w Stanach Zjednoczonych, wykorzystywały polskie służby specjalne. Po prostu dlatego, że tam zawsze Polonia była bardzo ściśle monitorowana i kiedy taki oficer opiekujący się tą Polonią dowiadywał się, że na przykład zmarł jakiś wybitny przedstawiciel, który zostawił spory majątek, no to wtedy natychmiast uruchamiano tutaj, to jest opisane w ogóle w książkach o bezprawiu służb w PRL-u, że tutaj natychmiast uruchamiano taką kombinację operacyjną, że jakiemuś człowiekowi wyrabiano, jakiemuś TW z reguły wyrabiano papiery, fałszywe papiery, że on się nazywał Janek Kowalski i był wobec tego wnuczkiem pana Henryka Kowalskiego, który zostawił na przykład trzy kamienice w Chicago. I to był jeden ze sposobów, takich standardowych sposobów bogacenia się właśnie tych polskich służb specjalnych. To tak po prostu, żeby Państwu pokazać, jakie są mechanizmy. Te mechanizmy są na całym świecie. W momencie, jeżeli tylko z jednej strony no jest właśnie taka możliwość, dlatego że system prawny drugiej RP na to pozwalał, bo nie precyzował na przykład czyj syn, jaka data urodzenia i tak dalej, jeżeli chodzi o właściciela tej nieruchomości czy tego dobra. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, że jeżeli się znalazły jakieś zorganizowane grupy, no, które miały na tyle możliwości i na tyle sprytu, żeby tą lukę prawną po prostu wykorzystać. I proszę Państwa, ja chciałam tutaj opowiedzieć historię przyjaciółki mojej mamy, wieloletniej przyjaciółki mojej mamy, z którą razem były na pensji w klasztorze zaraz po wojnie. Ciocia Basia pochodziła z Kolbuszowej. Pochodziła z Kolbuszowej, gdzie, jak wiemy, była przed wojną bardzo
bardzo duża gmina żydowska. I mniej więcej parę lat temu do już mocno wiekowej cioci Basi zadzwoniła jej szkolna koleżanka, która aktualnie mieszkała w Izraelu. Odszukała ciocię Basię, nawiązały kontakt, nazwijmy tą panią Rywką. Rywka dzwoniła do cioci Basi regularnie, no odświeżając po prostu wspomnienia z raju młodości, ale również zapraszając ciocię Basię czy jej dzieci do Izraela, gdzie sama mieszkała, bądź też do Nowego Jorku, gdzie prowadzili znaną kancelarię adwokacką jej synowie. No i ta przyjaźń telefoniczna międzypaństwowa kwitła sobie przez parę miesięcy, aż do momentu, kiedy ta właśnie Rywka poprosiła ciocię Basię o złożenie oświadczenia w sądzie, że ziemię, jej pole, pola jej rodziców, to były pola położone w centrum Kolbuszowej, bo tutaj chodzi o Kolbuszową, a dokładnie tam, gdzie w Kolbuszowej obecnie stoi dworzec. No ciocia Basia mówi, no dobrze, ale przecież ja dokładnie pamiętam, że owszem, wyście mieli dużo pola, ale to pole było na obrzeżach miasta. No więc były namowy, były, a co ci zależy, a przecież to się nic nie stanie i tak dalej, a ja ci się odwdzięczę. No i w momencie, kiedy ta pani z Izraela spotkała się z bardzo takim no, stanowczym niet, no skończyła się oczywiście cała przyjaźń. Skończyła się oczywiście cała przyjaźń i proszę Państwa, to jest no, historia podobna do tej historii w tej gminie Żegocina. To znaczy, że jest możliwość właśnie zawsze uzyskania takiego fałszywego poświadczenia i zawsze jest możliwość no, pewnej jakby uzyskania większego odszkodowania niż by się należało poprzez właśnie tego typu fałszywe zeznania. I jeżeli Państwo zajrzycie do internetu, no to faktycznie są różne inne, prawda, głosy, że są takie kancelarie w Izraelu, które się tego typu roszczeniami, tego typu procedurami odszkodowawczymi zajmują. Dlatego szalenie istotna jest w tym kontekście i będzie w tym kontekście postawa właśnie samorządowców. Ja sobie pozwoliłam pod tym filmem zasugerować Państwu linki do trzech programów. Dwa z nich to są programy nakręcone przez Janusza Zagórskiego. Zwłaszcza polecam krótką, parominutową rozmowę z wójtem gminy Żegocina, magistrem Błoniarzem, który właśnie bronił prawa do własności tego majątku gminy przed sądem w Bochni. Tam po prostu była taka sytuacja, że ponieważ doszło do w 1960 roku do dekretu, na mocy którego to mienie pożydowskie przechodziło na Skarb Państwa, tam spadkobiercy mieli 3 miesiące, żeby się od tego odwołać. No i Skarb Państwa sukcesywnie w różnych okresach wyprzedawał to mienie jako mienie komunalne, ale również jako mienie osób prywatnych. I tak oprócz gminy w Żegocinie te procedury sądowe dotyczą również 20 osób prywatnych, które w tej chwili bądź mieszkają w tych budynkach, bądź po prostu uprawiają te okoliczne pola, które w tej chwili są przedmiotem sporu. Także proszę Państwa, co ważne dla nas w tej sytuacji, bo tych roszczeń będzie znacznie więcej.
Tych roszczeń będzie znacznie więcej, dlatego że, jak wiemy, coraz więcej osób w Izraelu stara się o polskie paszporty. Na przykład w roku 2013 tylko we Wrocławiu o potwierdzenie obywatelstwa polskiego wystąpiło aż 1800 osób pochodzących z Izraela, którzy po prostu wyjechali w pewnym okresie z Polski. W momencie wyjazdu musieli zrzec się obywatelstwa. W tej chwili już prawnie i ustawowo stwierdzono, że to było po prostu nieprawne żądanie, żeby odstąpili od obywatelstwa polskiego, więc mają w tej chwili taką możliwość, żeby tutaj po prostu powrócić i żeby ponownie ubiegać się o przywrócenie tego obywatelstwa. I to się, proszę Państwa, dzieje. I to jest zupełnie zrozumiałe, że ci ludzie będą występować z tego typu roszczeniami. Ważne jest tylko, żeby były to roszczenia prawdziwe, a nie właśnie po prostu takie mgliste, gdzie nawet sąd w Bośni nie dysponował adresami tych osób. Jedynym pośrednikiem, jedynym rozmówcą była właśnie krakowska kancelaria, której sąd dał 2 miesiące na uzupełnienie tych danych, zanim podejmie dalsze czynności procesowe. Ja próbowałam się skontaktować z gminą Żegocina. Niestety mamy okres przedwyborczy, niestety pan magister Błoniarz już nie kandyduje, będzie jego następca. Miejmy tylko nadzieję, że ten następca z równą determinacją i z równym know-how będzie się starał o utrzymanie stanu posiadania gminy. To znaczy, proszę Państwa, miejmy świadomość, że to absolutnie nie chodzi o to, żeby tym ludziom nie oddawać tego, co im się należy. Tylko najpierw trzeba sprawdzić, czy oni naprawdę są spadkobiercami. Po prostu dlatego, że niestety, szczególnie w społeczności żydowskiej, szczególnie na naszych kresach i na tak zwanej ścianie wschodniej, te imiona i te nazwiska powtarzały się bardzo często. Powtarzały się bardzo często, więc tutaj naprawdę sądy polskie powinny bardzo szczegółowo sprawdzać, czy aby na pewno to mienie trafi do właściwych spadkobierców. Bo ja, proszę Państwa, słyszałam o takiej sprawie w Poznaniu, gdzie to już nie dotyczyło roszczeń żydowskich, tylko po prostu dwóch gangów reprywatyzacyjnych, gdzie do jednej kamienicy startowały dwie szajki i tylko i wyłącznie dlatego, że był konflikt interesu tych dwóch szajek, to sąd wykrył, że z tych dwóch domniemanych spadkobierców, którzy mieli kupić tą nieruchomość przed laty, to jeden się jeszcze nie urodził, a drugi, prawda, miał chyba 2 latka w momencie, kiedy zakupił kamienicę, więc jakby kamienica nie przypadła ani jednej, ani drugiej stronie, ale jak mówię, tego typu sprawy się zdarzają, wiemy to najlepiej. Wiemy to najlepiej, jeżeli chodzi o reprywatyzację w Warszawie. Natomiast to, co jest naprawdę problemem w sytuacji polskiej, to, że my tak naprawdę nie mamy ustawy reprywatyzacyjnej. W jednym z komentarzy odnośnie tej sprawy żegocińskiej dziennikarz napisał, że w ustawie Jakiego był taki zapis, że w wypadku roszczeń tego typu, roszczeń przez prawdziwych spadkobierców, ustawa przewidywała, że odzyskiwali pewien procent tej sumy i uzyskiwali go w gotówce. Natomiast nie było możliwości oddawania po prostu ziemi, na przykład z blokiem mieszkalnym, który na tej działce został pobudowany. I proszę Państwa, niestety tak się dzieje w Polsce.
I tak się dzieje od początku III RP, że jak tylko są jakieś przymiarki do jakiejś ustawy reprywatyzacyjnej, no to po prostu tajemnicze siły działają i ta ustawa trafia prędzej czy później do kosza albo do zamrażarki sejmowej. I taki sam los spotkał ten projekt Patryka Jakiego. Proszę Państwa, to są sprawy naprawdę pierwszorzędne w tej chwili na terenie Polski, bo musimy sobie zdawać sprawę, że naprawdę na terenie tak zwanego Trójmorza realizowany jest ogromny projekt geopolityczny. Ja już o tym wspominałam w innych programach, ale zależy mi ogromnie, żeby Państwu to jeszcze raz przypomnieć, że od jakiegoś już czasu elity administracji amerykańskiej przebąkują o konieczności wyprowadzki Izraela z Bliskiego Wschodu. Jest to z ich strony akt rozpaczy i w pewnym sensie walka o przeżycie Stanów Zjednoczonych, dlatego że niestety najcenniejszy Izrael, największy sojusznik Stanów Zjednoczonych, bardzo dużo kosztuje. Bardzo dużo kosztuje pod każdym względem. Nie zapominajmy, że ta coroczna kroplówka dla Izraela ze strony Stanów Zjednoczonych to jest mniej więcej 4 miliardy dolarów. Poza tym są ogromne koszty polityczne i geopolityczne obrony Izraela przed naporem państw arabskich. Coraz częściej również elity amerykańskie mówią o, wręcz mówią o ludobójstwie, jaki tam jest dokonywany na Palestyńczykach. Po prostu już absolutnie nikt nie chce tego firmować. I dlatego prawdopodobnie w roku 2012 we wrześniu w tym sensie wypowiedział się Henry Kissinger. Powiedział wówczas, że za 10 lat Izraela już na Bliskim Wschodzie nie będzie. A zważywszy na żydowskie korzenie Henry Kissingera i tego, że był on w pewnym sensie najwierniejszym rzecznikiem Izraela w kolejnych administracjach amerykańskich, no należałoby ten komunikat potraktować szalenie poważnie. Tym bardziej, że w ślad za tą wypowiedzią przyszedł raport 16 agencji wywiadowczych amerykańskich, które mówiły w zasadzie to samo, że koszty są zbyt wielkie, uścisk najwierniejszego sojusznika, czyli Izraela, jest absolutnie morderczy dla Stanów Zjednoczonych i ta sytuacja musi znaleźć jakieś satysfakcjonujące rozwiązanie. I proszę Państwa, wtedy ja mieszkałam we Francji, ta sprawa była bardzo szeroko komentowana i jeden z komentatorów zastanawiał się nad tym, dokąd przybije lotniskowiec Izrael Bis. No i jego wybór padł na Odessę, czyli po prostu na Ukrainę. I faktycznie wszystko wskazuje na to, że Ukraina będzie nowym Izraelem. Natomiast ponieważ Ukraina w tej chwili jest zrujnowana i jakby to państwo, które objęłoby w posiadanie tamto terytorium, nie będzie w stanie się na tym terytorium utrzymać, no więc jest oczywiste, że będzie drenaż również krajów ościennych,
w tym Polski. Niestety na to musimy się przygotować, tym bardziej, że jakby ze Stanów Zjednoczonych ten komunikat płynie ze wszystkich stron. To nie tylko był pomysł lewicujących globalistów typu pani Clintonowa, ale praktycznie te same prognozy wypowiadają tak zwane białe kapelusze, czyli ta ekipa wojskowych czy przedstawicieli służb specjalnych, którzy wspomagają Donalda Trumpa. Ja tutaj się powołam na wypowiedź takiego zagończyka CIA w aktualnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. To jest pan Robert David Steele, który bardzo w tej chwili wyraźnie atakuje sionizm, bardzo gromko mówi o ludobójstwie Palestyńczyków, przywołuje również argument, że tak naprawdę 80% obecnej ludności żydowskiej na świecie to są tak naprawdę Chazarowie, czyli oni nie mają żadnych praw, takich praw krwi, praw genetycznych do Palestyny, że w zasadzie powinni wrócić tam, skąd przyszli. No jeżeli byśmy, prawda, wybierali ten moment, skąd przyszli na 8-9 wiek, no to przyszli faktycznie z terytorium dzisiejszej Ukrainy. Natomiast bezpośrednio do Izraela to tak naprawdę przyjeżdżali z Rosji i przede wszystkim z Polski. Także to jest w tej chwili największe zagrożenie dla Polski i musimy się z nim zmierzyć. Musimy się z nim zmierzyć. Jak do tej pory nie bardzo mogliśmy liczyć na władze centralne, na naszych parlamentarzystów. Dlatego postarajmy się dokonać takiego wyboru w najbliższą niedzielę, żebyśmy wybrali ludzi, którzy w razie czego przynajmniej ograniczą ten bilans strat. Ja tylko jeszcze na marginesie Państwu przypomnę, że bardzo podobne remanenty po II wojnie światowej mogą nas również czekać ze strony ziomkostw niemieckich i może nawet nie tylko ziomkostw, być może również państwo niemieckie przypomni sobie o tych sprawach. Proszę Państwa, myśmy tak naprawdę nie uregulowali do końca spraw własnościowych na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Traktat w Poczdamie przydzielał nam administrację tych terytoriów na 50 lat. Później pan minister Skubiszewski był stroną dopraszaną do traktatu 4+2 w momencie zjednoczenia obu państw niemieckich. Mamy, prawda, uznanie granic, natomiast mimo tego, że pan profesor Skubiszewski zapewniał polski Sejm, że sprawy własności na tych ziemiach zostały w tym traktacie uregulowane, to nie jest to do końca prawda. Ten traktat tych spraw nie uregulował i to zdanie jest w treści tego traktatu. Jeżeli Państwo chcecie wiedzieć na ten temat więcej, zachęcam do obejrzenia trzeciego filmu, który umieściłam w linkach. To jest wypowiedź pana Stanisława Michalkiewicza, znanego publicysty, znakomitego prawnika, który komentuje tą sprawę in extenso. Odsyłam państwa do tego. I tutaj proszę, jakby te same uwagi. Znowu wybierzmy takich naszych przedstawicieli lokalnych, którzy będą w stanie sobie w razie czego z tego typu sytuacjami poradzić, a w każdym bądź razie będą się starali
będą się starali zminimalizować straty, jakie mogliby ponieść polscy właściciele. Proszę Państwa, to tyle z mojej strony na dzisiaj. Przepraszam, jeżeli komuś przysporzyłam tymi moimi wyjaśnieniami frasunku, ale proszę Państwa, staropolskie porzekadło mówi: kijem tego, co nie pilnuje swego. Więc bądźmy przezorni, postarajmy się tego dopilnować, a wydaje mi się, że dobrą okazją będzie właśnie nasz głos wyborczy wrzucony do urny w najbliższą niedzielę. Dziękuję bardzo.